Cześć, ragazzi, witam na kanale Lauder and Higher w programie Meet Your Client, czyli inspirujących rozmowach z przedsiębiorcami, które rozwiązują Twoje problemy biznesowe. E, pierwsze gracje, bo nadajemy ze słonecznej Italii, e, przynajmniej ja nadaję, Paweł pewnie siedzi gdzieś tam w Gdańsku. E, pierwsze gracje dla mojego wspaniałego gościa, czyli Pawła Koryckiego, wiceprezesa i współwłaściciela firmy Sprzedaj Firmę. Cześć Paweł. Cześć, cześć Łukasz. Nie mówię z Gdańska, tylko z Gdyni, a wiesz, u nas na Pomorzu to jest dość poważne fopa. To jest to samo. To jest to samo. to wy jesteście jednym, jesteście jak w trójcy jedyni, jedno jedno miasto. Oczywiście, że tak, jesteśmy trójmiastem i, i to trzeba o tym pamiętać. Miło, dziękuję za zaproszenie i co? Lecimy z tematami. Tak, bo drugie gracje dla problemu, który dzisiaj chcieliśmy poruszyć z Pawłem, czyli roli strategii w zarządzania, zarządzaniu firmą oraz roli marketingu, który może być i przekleństwem i naszym wybawieniem. Oraz na samym końcu trzecie, wielkie gracje, podziękowanie dla was, moi drodzy słuchacze, którzy chcecie mi towarzyszyć w tej drodze i faktycznie rozwijać swoje biznesy w oparciu o doświadczenia moich gości. Dziękuję Wam za to, dziękuję za subskrypcję, udostępnięcie, jeżeli ten temat faktycznie pozwolił Wam rozwiązać jakiś problem, a my już zaczynamy nie, od samego początku. Największy błąd, który popełniają firmy, które postanawiają zacząć działać marketingowo. O jezu, tych błędów jest dużo, ale najważniejsze jest taki, że właściciele firmy, którzy mają zatrudnić agencję marketingową, nie mają pojęcia o marketingu, w związku z czym nie mają pojęcia o tym, jak zatrudnić agencję marketingową, dział marketingu, cokolwiek związanego z marketingiem, więc generalnie są albo dymani przez agencje, które do nich przychodzą, albo kupują rzeczy, które są im niepotrzebne. W każdym razie kupują coś, co nie naprawia ich sytuacji. A drugim takim mniejszym błędzikiem jest to, że zaczynają o marketingu myśleć bardzo często, kiedy jest trudno, kiedy nie ma z kim pracować, nie ma klientów, a to nie o to chodzi. Marketing to ma być stała część firmy, więc nie wiem, jak to z Twojego doświadczenia wynika, czy nie zdarza się czasem tak, że ktoś mówi: O kurde, musimy poprawić reklamę, bo nie mamy komu sprzedawać i efekty mają być tu i teraz. Ale najważniejszym błędem jest to, że ludzie nie znają się na marketingu, właściciele. PMŚP, w którym ja się obracam. Niewiele osób rozumie marketing, wie, jak on działa i jak go kupują, to kupują go źle. Jaka jest rola marketingu w firmie? Marketing Marketing w firmie ma generować lidy, żeby sprzedaż miała z kim pracować. I wiesz, to, to jest tak, że będziesz mówił, często się mówi, że wiesz, budowanie marki, rozpoznawalności na rynku i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo dużo fajnych rzeczy, ale do czego one mają prowadzić? One mają prowadzić do tego, żeby do firmy przyszedł klient i kupił. No to, to, jest, to jest podstawa działania marketingu: to, że masz silną markę, która jest rozpoznawalna i tak dalej, to klient łatwiej podejmie decyzję zakupową. Jeśli masz markę, która trafia pod swój target, to znaczy, że łatwiej znajdziesz tego klienta, ale to wszystko się sprowadza do jednego. Ktoś ma od ciebie kupować i zostawiać u ciebie pieniądze. To jest podstawowa rzecz, którą ma robić marketing. To jak zweryfikować, czy. Osoba, która przychodzi do Twojego działu marketingu lub firma zewnętrzna, która będzie ten marketing dla Ciebie świadczyła, jest... nie, nie gadają Ci pierdół za przeproszeniem. Nie, to nie jest bullshit. to Oni faktycznie wiedzą, co, w jaki sposób Ci pomóc. Myślę, że są na to trzy drogi. Pierwsza jest taka, że sama lub sam nauczysz się tego, jak ma działać marketing, zdobędziesz kompetencje i będziesz wiedzieć o co chodzi, przynajmniej w zakresie kontroli marketingu i rozumienia efektów, jakie mają być dostarczane. Czytanie raportów z Google Adsów, yy, czytanie raportów z Meta Adsów i patrzenia na to, co faktycznie, jakie są efekty marketingu, a nie tylko ilość polubień to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, mm, Dobierasz sobie do firmy wspólnika, który rozumie marketing, albo wspólniczkę i on to robi za ciebie, albo trzecia, wynajmujesz kogoś, firmę lub pojedynczą osobę, która zna się na marketingu i dla ciebie zrobi rekrutację i wdrożyć tego człowieka, bo zna się na marketingu, a ty jej płacisz za to, że to będzie działało. Na pewno nie zdawaj się na to, że ci, którzy przyjdą po tym, co oni mówią, na pewno będzie dobrze. Trzeba przeprowadzić w jakiś sposób weryfikacji. Po co są? Po co istnieją agencje marketingowe? Agencje marketingowe z założenia mają robić ludziom marketing. Średni czas życia agencji marketingowej u klientów, których spotykamy u nas sprzedaj firmę Kom to jest do pół roku. W związku z czym nie jest dobrze. Jest to dla mnie trudny temat, Łukasz. Generalnie, bo agencje marketingowe nie dowożą tego, co obiecują, nie rozumieją biznesu. W takich biznesach jak moje specjalistycznych sprzedaż firm na rynku. MŚP, MND, w MŚP nie ma w ogóle od tego specjalistów. nasłuchałem się przy różnych głupotach. Zresztą sam zacząłem się zajmować marketingiem przez to, że byłem załamany obsługą przez agencje marketingowe. Eee, no, agencje marketingowe są po to, żeby zarabiać pieniądze, no to no, no i tyle. No nie chcesz mi chyba powiedzieć, że na rynku nie ma e, agencji, które faktycznie specjalizują się w e, tym, co robią. I są w stanie dowieźć takie wyniki. Są, ale one są poza zasięgiem w większości wypadków MŚP. Poza zasięgiem y, finansowym, bo zobacz, w, je, jeśli, jeśli, pracujesz z jeśli pracujesz w korporacji, y, w jakiś sposób masz tam się zajmować marketingiem i mówisz, że potrzebujesz coś kupić, dostajesz na to konkretny budżet i idziesz do topowych agencji, które się specjalizują na przykład w sprzedaży ubrań. Masz firmę odzieżową, idziesz do agencji, która się specjalizuje w sprzedaży ubrań i oni to zrobią tak, że będzie działało, bo mają doświadczenie od 10, 15, 20 lat, albo idziesz do niemieckiej agencji, albo jakiejś innej, która się naprawdę na tym zna, bo masz na to pieniądze. W MŚP jest ciągła partyzantka. Non stop walczymy o płynność, pieniądze, zatrudnienie ludzi, utrzymanie ludzi, własny spokój psychiczny i masę innych rzeczy i nie mamy pieniędzy na to, żeby brać topowych ludzi, więc trafiamy do czego? Do ogólnych Agencji marketingowych działających w sektorze MŚP, w którym pracują zazwyczaj ludzie, którzy albo pracowali w innej takiej agencji, albo wyszli z korporacji i teraz założyli coś swojego, i oni zapewne mają kłopot z zrozumieniem biznesu. Jest niewiele agencji marketingowych, które są prowadzone przez przedsiębiorców, którzy zajęli się marketingiem, a najpierw prowadzili inny biznes, i to jest kłopotliwe, bo tu jest zrozumienie biznesu zupełnie inne niż w korporacji. I też tego, jak mają wyglądać efekty. Nie ma czekania na efekty. Efekty mają być tu i teraz. Klienci mają być nie za rok budowania marki, za trzy lata budowania marki, tylko żeby agencja miała dalej klienta, to ona musi mu już dostarczać klientów od, od teraz, żeby MŚP mogło im płacić za usługi. To moim zdaniem jest problem w zrozumieniu w ogóle pracy z MŚP, że tutaj trzeba dostarczać szybko efekty, żeby szybko były pieniądze, żeby mogli nam, agencji powiedzmy, płacić. Ale hola hola, czy, je, czy my jesteśmy agencją marketingową, czy agencją sprzedażową? No dajmy sobie, dajmy sobie też na wstrzymanie, dlaczego klient, który przychodzi do agencji marketingowej, która z założenia za zajmuje się nie wiem, prowadzeniem social mediów, prowadzeniem nie, kampanii, prowadzeniem, e, tworzeniem nie wiem, brandingów, e, strony, komunikacji w sieci, e, oczekuje od niej, że ona mu uzdrowi biznes i przyprowadzi klientów. Czy to nie jest trochę, wiesz, e, pomylenie z poplątaniem? No absolutnie nie, stary, Łukasz, jak robisz marketing w firmie, to zaczynasz od tego, w czym jesteś specjalistą, czyli strategii. Robisz strategię, co? twój marketing ma osiągnąć. Jeden, cele strategiczne. Później robisz do tej strategii plan strategiczny. Co trzeba zrobić, żeby te cele osiągnąć. I potem agencja ma przyjść i zrobić te cele. Zrobić te punkty, które już zostały wymyślone, bo ta agencja marketingowa taka zwykła, kurta nie zrozumie twojego biznesu w większości wypadków. Będą mnie nienawidzić agencję, no kumam, tak będzie, sorry. I zobacz, przykład majówki. Majówka, która była do tej pory. Zrobiliśmy u nas w firmie, sprzedaj firmę.com e, reklamę testu AB. Jedna strasząca tym. Jesteś zmęczony, nie chcesz prowadzić firmy. Jesteś na majówce, jesz grilla, sprzedaj firmę, jesteś zmęczony. Druga radosna reklama. Miej więcej czasu, spędzaj go z dziećmi, sprzedaj swoją firmę połowie majówki mój zespół mi pisze: Słuchaj, Paweł, ta reklama, która nie straszy, ta pozytywna jest lepsza. Wyłączamy tą drugą, przerzucamy pieniądze. Wiesz, ile mieliśmy w tydzień lidów? Łukasz, na sprzedaż firmy. To jest kurna tak niszowe, że bardziej się nie da. 100 lidów. 100 lidów w tydzień. Rozumiesz? I... Ale to wynika z tego, że zajmują się tym marketingiem ludzie, którzy już go rozumieją, tej firmy marketing rozumieją, mają kontakt ze sprzedażą, rozmawiają z ludźmi, którzy są w środku. Ja wywaliłem silosy, nie ma u mnie silosów, nie ma, że jest dobra sprzedaż, zły marketing, zła sprzedaż, dobry marketing, że ci dostarczyli lidy, ci jest spieprzyli, bo ich nie sprzedali. Nie, oni są razem, na zebraniu są razem i mówią sobie, to działa, to nie działa i nikt się nie obraża. Jak ktoś mówi, słuchaj, ta reklama nie działa, bo daje nam lidy, które są słabe, bo ludzie są sfrustrowani, nie chcą płacić. Dychę za proces miesięcznie. Dobra, to zmieniamy I, i o to chodzi. A powiedz mi, ile agencji takich do których trafiasz, które nie specjalizują się, zmieniają klienta co 6 miesięcy, do tego są prowadzone przez ludzi, którzy nie rozumieją biznesu. Ile z nich będzie rozumiało taki produkt? Bo ja Ci powiem, niewiele. Bo żeby to zrobić, to trzeba mieć albo samemu zrobioną strategię z tym klientem, czyli coś, co robisz Ty, albo dostać tą strategię, którą Ty robisz, w której tam jest opisane wszystko. Wiesz, my zaczęliśmy Łukasz nagrywać w zeszłym roku, gdzieś tak w połowie roku chyba nagrywaliśmy i mi Mega nagrania z tobą otworzyły oczy na to, jak ważna jest strategia w marketingu. Ja sam sobie usiadłem, poopisywałem tak podstawowo rzeczy, do kogo my trafiamy, komu sprzedajemy. Teraz powstała gama produktów dla klienta, który ma wartość firmy poniżej 500 tysięcy i powyżej 500 tysięcy. Jest inna komunikacja zrobiona. Ci tańsi klienci trafiają na portal do sprzedaży firm, na sprzedaj a ci lepsi na sprzedaj firmę Combo ich stać na proces. Wiesz i to jest, to jest mega ważne. A kłopot. Dlatego powiedziałem, to w tym wcześniejszym pytaniu, to teraz taka długa odpowiedź wyjdzie niestety. Powiedziałem we wcześniejszym pytaniu, że bardzo ważne jest, żeby osoba kupująca marketing w firmie rozumiała, co kupuje. Bo jak przyjdziemy do agencji marketingowej i powiemy im róbcie marketing, a oni. No dobra, face Instagram i co jakiś czas nagramy z prezesem filmik na YouTube, a nie? to ja ci powiem, co będzie. Przez trzy miesiące wywalisz na to pieniądze, w czwartym się frustrujesz. Potem miesiąc dajesz wypowiedzenia i w piątym, szóstym rozwiązujesz umowę, bo tak wygląda ten cykl, bo nie ma efektu. No tak, jak mają być efekty? I tak jak... wywaliłeś 50, 60, 70 tysięcy, albo i no. I zaczynasz mówić, że te agencje są do dupy, ne? więc to, to z jednej strony jest tak, że no, jest niewiele agencji, które są naprawdę fajne i dobre w MŚP, są takie. Oczywiście, że są, ale jest ich niewiele. Po drugie, Łukasz, tak już kurka między nami i naszymi słuchaczami, którzy do Ciebie trafili. Słuchaj, próg wejścia w bycie marketingowcem i mówienie o sobie, że jest się marketingowcem, to nie jest najwyższy, nie? Nie masz pięciu lat medycyny na Gumedzie, 3 lat specjalizacji, praktyki u kogoś i możesz zostać lekarzem. No nie, stary! Zakładasz, nawet strony nie musisz robić na początku. Zakładasz fanpage na Facebooku, zaczynasz mówić o tym. Cześć! Pięć lat o tym, jak prowadzić Instagrama. Najlepsze motywy do filmików na TikToku. Dzisiaj Wam o tym opowiem. Zapraszam. Nie? I to, no to też sprawia, jak kto zajmuje się podstawowym marketingiem, który, a wiesz, a, nie, nie wyśledzisz tego na początku, zatrudniając kogoś. No bo ja. Co najbardziej, Paweł, boli? Tak, boli w, w zębach po prostu nie, tych przedsiębiorców, którzy przychodzą do Ciebie i chcą sprzedać firmę. Jakie największe pro, takie problemy mają, z którymi nie są w stanie sobie poradzić i mówią dość, chcę tego biznesu się pozbyć? Czemu oni to robią? Jakie są ich główne motywacje? Jest, to, jest kilka takich motywacji, dlaczego ludzie sprzedają firmy, jeśli o to pytasz. Po pierwsze, to jest samotność przedsiębiorców. Jest w ogóle taka wiesz, ogólna nagonka, jaki to przedsiębiorca jest straszny, zły i niedobry. Wszyscy mają się skupiać na pracownikach, a to niestety działa tak, że jak zagłodzi się właściciel firmy, to już nie ma potem kto tej firmy prowadzić. Następną rzeczą jest problem z płatnościami i bardzo wiele firm jest dwie faktury od bankructwa. I, i, I z tym, z tym, z tym cash flowem. Kolejną rzeczą są zmiany, które się dzieją bardzo szybko ostatnio na świecie i niektóre branże muszą te zmiany gonić, nadganiać. I następną, taką, chyba bardzo popularną, to jest znudzenie. Ludzie są znudzeni. A tak jest, że wiesz, ludzie prowadzą firmy po 5-10 lat. A teraz średnia u młodzieży i czas spędzony na danym stanowisku to jest gdzieś tam koło roku. A to czemu mamy oczekiwać, że właścicielka, właściciel firmy będą tej firmie latami siedzieć? No, po prostu ludzie mają inne pomysły, więc monetyzują to, co mają teraz i sprzedają. No i też ludzie są zmęczeni firmami. Po prostu zmęczeni, bo to, to, to na Instagramie wygląda fajnie. To fajnie wygląda, jak tam ktoś wrzuca, wiesz, ma biznes wirtualny, sprzedaje kursy o czymś tam i pokazuje filmiki, jak robią. I se gra w tenisa na jakimś tam wysepce pięknej albo siedzi we Włoszech na przykład nie? i pokazuje fantastyczne zdjęcia, a ty masz swój, swój zakład pracy, w którym jest 50 osób. Masz problemy z dostawcami, coś tam się sypie, i tak gdzie są zmęczeni. No. po prostu, wiesz, ten etos i ta fantastyczność biznesu to jest tam promil, a reszta to jest ciężka orka. Nie? Co doradziłbyś? Właścicielowi przedsiębiorstwa, MŚP, który zaczyna chorować na brak klientów. Ja bym się najpierw zastanowił nad tym, e, czy usługa, którą dostarcza, jest wystarczająco dobra, bo to jest praca wewnętrzna. I w tym samym czasie rozpocząłbym przyglądanie się marketingowi. To znaczy, trzeba zrobić dwie rzeczy. Jeden, czy twoja usługa jest OK? Nie? Czy to, co robisz, jest fajne dla ludzi, jest potrzebne w ogóle? Nie? Jest w ogóle potrzebne, bo może. Ja kiedyś nie miałem takiego myślenia. Kiedyś myślałem, że trzeba walczyć do końca. Nie? Że to jest We leave no man behind, walczymy do końca. A teraz, kiedy jestem w okolicy 40 już jestem poza połową statystycznego czasu życia mężczyzny w Polsce, zaczynam widzieć, że czas jest dla mnie ważny. Tak ekstremalnie. Mhm. Więc zacząłem się zastanawiać, czy to, co robię, jest sensowne i czy przypadkiem nie trzeba robić czegoś innego. Nie? No bo czemu nie? Moje życie jest za krótkie. Nie muszę robić tego biznesu akurat teraz, tu i teraz. A druga rzecz, to bym się zaczął zastanawiać, czy. Moi klienci z jakiejś przyczyny nie poszli gdzieś indziej. I zacząłbym przyglądać się temu, ale też od środka, wiesz, od tego, jak działają moi sprzedawcy. Nie? Czy mają z kim pracować? Jeśli nie mają z kim pracować, a dobrze rozmawiają, to poszedłbym dalej. Co robi mój marketing? Pierwsze, czy mam marketing? Nie mam. No to wiesz, jak masz marketing, no to wtedy trzeba zacząć myśleć, co w nim działa nie tak? I tu ci powiem tak: nigdy nie zadziała wewnętrzna kontrola tego rodzaju miejsc. Jak właściciel firmy sprawdza sprzedaż, to on sobie poradzi ze sprawdzeniem tego. Wiesz dlaczego? Bo on kiedyś sprzedawał jako właściciel. On dostarczał ten produkt. On to wie. On wie, o czym ci ludzie mówią. On wie mniej więcej, jak te rozmowy sprzedażowe wyglądają. To jest tak jak u mnie w firmie. Ja nie prowadzę rozmów sprzedażowych, ale co jakiś czas ten klient do mnie trafia, bo coś się wydarzyło. Ja wiem, jak z nim rozmawiać, ja wiem, co mu zaproponować, nawet wiem jakie mamy produkty od jakiegoś czasu. A marketing? Jak ten właściciel firmy ma skontrolować swój marketing? I ja ci powiem, że ja bym wtedy zapłacił kilka, nawet kilkanaście tysięcy złotych, za to, że przyszedł do mnie specjalista. Z zewnątrz, który ma jedno proste zadanie: powiedzieć, jak wygląda mój marketing. I co robi dobrze, mhm. i co robi źle. Bo ja sam tego nie zrobię. I tu jest potrzebne zewnętrzne spojrzenie, bo jak pójdziesz do ze działu marketingu swojego i zadasz im pytanie, dlaczego mamy tak mało lidów, to pierwsze, co się dowiesz, A, bo taki rynek, albo reklamy się dopiero uczą, albo wie pan, budowanie wizerunku trwa czas, albo rynek się zmienia. I to są takie kurwa frazesy. Ostatnio. Rozmawiałem z klienta, taką dziewczyną od marketingu. Fajna laska w ogóle, fajne rzeczy mu ustawiała, ale zadałem jej trudne pytanie. Czemu reklama przestała działać? Ona mówi: Algorytm się uczy. No i to już, to już. Ja już wtedy, ja już wtedy widzę, otwierają się takie wrota, słuchaj, i tam jest wszystko. Algorytm się uczy. A nie, no spokojnie. To wsypiemy może trochę więcej pieniędzy i zobaczymy, co będzie. Szybciej się nauczy. Szybcie się nauczy. nauczy. Zresztą powiem Ci, mnie to załamało jakiś czas temu, bo dostaliśmy, już wydajemy tyle pieniędzy na reklamy, że dostaliśmy dedykowaną Opiekunkę z Google i jej najlepsza rada była, która ona przyszła i mówi: No, ja myślę, że konwersja będzie lepsza, jak podniesiemy budżet o 20%. I ja mówię, no nie. To... <laughs> Wie pani to? No pewnie, Takie tak. rady to ja też sam mogę zrobić, że jak ja Wam dam więcej pieniędzy, to będzie więcej klientów. Nie? Ale no i ta dziewczyna wiesz, rzuciła czymś takim, a to nie jest odpowiedź. Trzeba zobaczyć, czy. Czy ta reklama jest dobrze włączona? Czy przypadkiem nie odkleiła się od karty kredytowej? Bo to też się zdarza. Jakie są słowa kluczowe? Jakie konkurencja używa słowa kluczowe? A może jest tak, że faktycznie, tak jak w marcu tego roku, przez wprowadzanie Google Analytics czwórki była totalna zapaść z reklamami, którą my zaobserwowaliśmy. Ja zacząłem się pytać naszych kolegów biznesowych, koleżanek i klientów. Kurna, słuchajcie, no, no mamy kłopot, a oni mówią my też. No i wtedy się okazuje, że to jest globalny problem, nie? ale to, że algorytm się uczy, to nie jest odpowiedź, niestety dla mnie. A takie rzeczy ci powiedzą, jeśli, jeśli się nie znasz na tym marketingu. Znaczy powiedzą ci coś tak magicznego, oddalonego za, za zasłoną, wiesz, za taką mgłą nicości, że powiesz, aha, no bo właściciel powie, aha, to nie może tak być. Musi przyjść specjalista i powiedzieć, dobra, no uczy się. Od kiedy się uczy? Ile wydaliście pieniędzy? Jaka była konwersja wcześniej? Jaka jest teraz? Jaki jest ROI? Jaki jest ROAS? Jak to wygląda? Co się z tymi lidami dzieje? Gdzie są te lidy? Wiesz, my, my, Łukasz, ten kwartał to no, no, wzrosły nam wyniki reklamowe, ale też wsadzamy więcej pieniędzy i się uczymy. Bo cały czas się uczymy. To mamy średnio gdzieś tam między 40 a 60 lidów tygodniowo na sprzedaż firmy. Ne? To jakie się problemy pojawiają. Niektóre, yy, niektóre lidy były źle opisywane w Pipedrive. W pipe nie? Niektóre lidy nie przechodziły dalej w lejku sprzedażowym, w tym marketingowym. Niektóre lidy potrafiły się pojawić dwukrotnie. Pojawił się spam. To są cały czas rzeczy, które się dzieją. I to, i to jest też coś, czego, czego ludzie nie rozumieją bardzo często w kontekście marketingu. Marketing to, to jest jak budżet. To nie jest tak, że go raz zrobisz i on działa. Do budżetu na bieżąco wpisujesz liczby i analizujesz to, co się dzieje, i patrzysz, jak wygląda Twoja firma. Marketing, tworzysz strategię marketingową, a potem to jest non-stop praca. Co się dzieje? Co tydzień, dwa razy w tygodniu, spotkanie, jakie mamy reklamy włączone, które działają, które nie działają. Słowa kluczowe, słowa kluczowe konkurencji. To, to jest non-stop praca. Jeśli ktoś tego nie wykonuje, no to będzie miał problem z marketingiem, nie? ale tu jest kolejny powrót do MŚP. Myślę tego właściciele nie rozumieją, a jest większy kłopot, bardzo często nie mają na to zasobów. Paweł, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Była szybka, ale mam nadzieję, że to pierwsza rozmowa z serii, bo mam takich krótkich wrzut dla ciebie więcej. Dziękuję Ci bardzo. Paweł Korycki z portalu Sprzedaj firmę, współwłaściciel. Portalu, w, portalu firmy, w którym możesz sprzedać firmę, jeżeli masz dość jej prowadzenia lub chcesz zacząć prowadzić wspaniałe życie, mieszkać w Toskanii, jeść na kolację tylko pastę z homarem, to wtedy idziesz do Pawła, z nim rozmawiasz. Dziękuję Ci, Paweł.